Wiele osób tutaj mówiło, broniąc Marka Budzisza, że Marek Budzisz niczego takiego nie powiedział, że będzie wojna domowa w Rosji i raczej uspokajał i tak dalej. No więc zobaczmy, czy to prawda. Zobaczmy, czy to prawda. Czy jest sensacjonistą, tak jak ja głoszę, czy też może jednak uspokajał. To, że nie tylko uspokajał, to wiemy, bo mówił znowu o bombie atomowej tu i ówdzie. Natomiast co powiedział w TVP Info? Zobaczmy. Są profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador Polski w Rosji, i Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich. Panowie, czy wczoraj mieliśmy do czynienia z początkiem końca ery Putina? Wydaje się, że taki scenariusz jest bardzo realny. To rzeczywiście tak może się stać, ale nie szybko. Czy wczoraj mieliśmy do czynienia z początkiem końca ery Putina? Wydaje się, że taki scenariusz jest bardzo realny. To rzeczywiście tak może się stać, ale nie szybko. Panie profesorze. To nie wiem, czy w ogóle była taka era Putina. Co się wydarzyło? Putin zazwyczaj odgrywał rolę do tej pory moderatora przemocy. On tej roli już nie odgrywa. Więcej o sytuacji i Putina, i Rosji po puczu w naszej rozmowie w TVP Info w 1. To wszystko. Do zobaczenia. Tutaj pan były ambasador sam sobie zaprzeczył, ponieważ powiedział, że nie wiem, czy taka era w ogóle była, a potem powiedział, że pan ambasador Marciniak też głupotę powiedział, bo powiedział, że zawsze to Putin odgrywał rolę tego, który administruje przemocą i wydziela, ile przemocy zastosować. Już tej roli nie odgrywa, ale jednocześnie nigdy nie było ery Putina. To jest błąd logiczny. Bo widać, że jest zmiana, a on mówi, że nie było nigdy ery Putina. Ambasador Polski w Rosji i Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich. Panowie, czy wczoraj mieliśmy do czynienia z początkiem końca ery Putina? Wydaje się, że taki scenariusz jest bardzo realny. To rzeczywiście tak może się stać, ale nie szybko. Panie profesorze. Wydaje mi się, że ten scenariusz jest bardzo realny. Tak może się stać, ale nie szybko. Nie szybko to znaczy kiedy? To znaczy kiedy, panie Budzisz? Co to znaczy szybko? Tak może się stać, ale nie szybko. Czyli to pasuje zarówno do scenariusza, że Prigożyn zdobywa Moskwę i negocjuje dalej, jak i do scenariusza, że rzeczywiście wszystko rozwala i nie wiem, Prigożyn jest prezydentem. Więc specjalnie mówi coś, co nic nie znaczy, ale uwaga, podkręcaczem atmosfery nerwowej jest jak najbardziej. Jak najbardziej nas nie uspokaja, tylko mówi, że coś się może tutaj zdarzyć, że nie zachowuje sceptycyzmu naukowego, bynajmniej. To nie wiem, czy... Do zobaczenia. To rozwińmy ten temat. Po pierwsze, i ery Putina była, czy jej nie było? I właściwie co się wydarzyło? Z czym mieliśmy do czynienia? Panie profesorze. No, cały okres rządów Jelcyna i Putina to jest w gruncie rzeczy kontinuum. No, oczywiście z pewnymi zmianami. To w końcu parę dziesięcioleci. Najkrócej rzecz ujmując, co się stało. No, bandycki Petersburg w czystej postaci. Ja bym powiedział postaci. Nie wiem, czy kontynuacja, dlatego że Jelcyn miał jednak na początku doradców prozachodnich, takich jak Gajdar. Tylko później zaczął ich wymieniać, więc nie wiem, czy tu mamy kontynuację, no ale dobra, powiedzmy, że kontynuację z późnym Jelcynem. W postaci klasycznej, używając tamtejszej terminologii, miało mi miejsce najezd i atkat, czyli najpierw napaść ugrupowania Szojgu na ugrupowanie Prigożyna, potem odpowiedź i w końcu jakieś porozumienie, którego treści nie znamy, no więc pewien element, może nie ustawki, ale działania według znanego schematu miał tutaj miejsce i przypuszczam, że odwrót był spod Moskwy planowany, no bo wtargnięcie do Moskwy nie miało większego sensu i zapewne nie leżało w planach tego przedsięwzięcia. Ja wcześniej powiedziałem, że Putin przestał. Ani słowo o tym, że Moskwa przecież nie jest jak w masło wejść, tylko Moskwa byłaby broniona, tak? Więc to nie było planowane, nie było planowane. To nie jest takie hopaj-siupaj też. Odgrywać rolę moderatora przemocy, bo takiej roli on się nauczył jeszcze w bandyckim Petersburgu.
moderatora działania różnych grup stosujących przemoc i on tej roli już nie odgrywa. W tej roli wystąpił Aleksander Łukaszenko, no co jest rzeczywiście... No ale to może właśnie dlatego należałoby powiedzieć, że zmieniła się era, nie? Znaczy, ja nie wiem, czy ona się zmieniła, ale ten pan ambasador też jest trochę niekonsekwentny. Nową sytuacją lub rosyjscy politycy, którzy kontaktowali się z Aleksandrem Łukaszenką, żeby on tę rolę odegrał. To za chwilę o tej roli powiemy, ale najpierw jeszcze rozstrzygnijmy. Były takie bandyckie porachunki? To, co trzeba dostrzec, to, że Putin został w sposób publiczny na oczach całej Rosji, przynajmniej w kilku wymiarach upokorzony. Znaczy, po pierwsze okazało się, że ludność nie popiera, znaczy może bardziej popiera Prigożina, szczególnie to było wyraźnie widoczne w Rostowie, niźli ten, nazwijmy to, obóz prezydenta Rosji. Maszyna, ta cała machina wojenna okazała się... Szczególnie to było widoczne w Rostowie. No tak, bo Rostów jest blisko działań wojennych, to było miejsce, skąd koordynowane były działania wojenne, i tam na pewno Prigożyn był bardziej namacalnie kolegą niż daleki Putin. I tam Prigożyn pomagał żołnierzom walczyć i tam na pewno był bardziej ceniony Prigożyn niż Putin. Ale to nie uprawnia do powiedzenia tego, co powiedział wcześniej Budzisz, znowu robiąc sensacjonizm. To, co trzeba dostrzec, to, że Putin został w sposób publiczny na oczach całej Rosji, przynajmniej w kilku wymiarach upokorzony. Znaczy, po pierwsze okazało się, że ludność nie popiera, znaczy może bardziej popiera Prigożina. Ludność, ale ludność czego? Całej Rosji? No wątpię. Nieuprawniony wniosek, jak zawsze u Budzisza. Budzisz zawsze jest taki. Nie wiadomo, o czym do końca mówi, więc... Dzwonił z własnej inicjatywy do liderów państw sąsiednich, do Kazachstanu, do Uzbekistanu, też i do Białorusi, co oznacza, że tak się to interpretuje, poszukiwał jakiegoś wsparcia, czy to politycznego, czy innego, na zewnątrz. To wszystko razem wzięte obala wizerunek Putina jako silnego człowieka, który samodzielnie podejmuje decyzje strategiczne i kontroluje sytuację w Rosji. To, co się stało, to jest uruchomienie pewnego procesu. Prigożyn od początku jako najemnik, co prawda Rosjanin, ale człowiek jakby w systemie rosyjskim przynajmniej, ale najemnik, trochę podlegał Putinowi, a trochę mu nie podlegał, więc... To nie jest zmiana, to jest kontynuacja. Ale podstawą tego jest zakwestionowanie właśnie tego, że Putin jest tym jedynym czynnikiem kontrolującym sytuację w Rosji. Tak już nie jest. A wojna gangów? Cały obóz władzy w Rosji w gruncie rzeczy, ten cały system klienteli... To, że Putin nie do końca kontroluje Prigożyna, to nie znaczy, że nie kontroluje w ogóle Rosjan. On w pewnym sensie przypomina takie struktury gangsterskie. Oni się też odwołują do takich metod. Tu gra się toczy o znacznie większe stawki, ale to w ogóle nie o to chodzi. Rozpoczęła się gra o władzę. Zresztą nie wiadomo, czy to Łukaszenka był... Całkowite ignorowanie jest tak zwanego nowego nacjonalizmu rosyjskiego, który jest ideologią. O rządach bandyckich mówimy wtedy, kiedy nic poza przemocą i pieniędzmi nie łączy elit danego kraju. A w Rosji mamy jeszcze obficie podlane to propagandą, w którą oni sami, Prigożyn, Łukaszenko, Putin, oni wszyscy wierzą we własną propagandę i to widać. Więc mamy całkowite zignorowanie ideologii w tym obrazie. Ale nie wiem, jest taka moda na to teraz. Witold Jurasz też całkowicie ignorował ideologię na przykład Aleksandra Dugina i jej znaczenie w tym, jak Putin rządził i mówił, że to tylko bandyta i bandyta. Ja wiem, że jest taka moda, no ale to jest głupie. Był tym pośrednikiem, czy nie Aleksiej Diumin, jak się w Rosji uważa. A to już znacząco zmienia sytuację, bo Diumin może być kreowany na takiego następcę Putina. A to dlaczego pojawia się to nazwisko u Łukaszenki? Dlaczego on miałby negocjować i coś wynegocjować? I dlaczego tam właśnie miałby udać się Prigożyn? My tych kulisów nie znamy. No jest oświadczenie biura prasowego Łukaszenki.
w którym się mówi o jakichś gwarancjach, które rzekomo Prigorzyn miał dostać. Czy one się rozciągają także na grupę Wagnera, to nie wiemy. Żeby zorientować się dokładnie, co się stało, to jednak musimy chyba poczekać kilka dni. No, są informacje, że tutaj pośrednikiem mógł być Diumin. Są informacje, że tutaj mógł być Patruszew i tak dalej. Znaczy niewątpliwie zasadniczą jednak sprawą jest to, że i mam nadzieję, że to zostało zrozumiane na Zachodzie i w zachodniej opinii publicznej, że ta wiara w poparcie społeczne dla Putina, która chyba najsilniejsza była na Zachodzie, a nie w Rosji, upadnie, bo cały rozwój wydarzeń to potwierdził, że ten reżim opiera się na bierności, pasywności społecznej i na korupcji jako podstawowym mechanizmie działania tego systemu. Wszyscy mądrzejsi autorzy mówią, że to jest kompromis między oligarchami, ludźmi z wywiadu, tymi służb specjalnych, czyli tymi, łącznie się mówi, siłowicy, i że to jest kompromis między tymi siłowikami i oligarchami. Oni nawzajem sobie pomagają. Nie można zbudować nagle biznesu z niczego, może być tylko państwowy startup, bo się wchodzi na pole manewru oligarchów. Nie można także zbudować alternatywnych jakichś struktur biznesowych, biznesowo-politycznych wobec siłowików i wobec ludzi z wywiadu. Na tym się opiera system władzy w Rosji, a nie tylko na kasie i na pieniądzach, tylko na tym, że oni sobie nawzajem nie przeszkadzają. Jest wiele mądrych książek, które znacznie lepiej analizują ten system polityczny niż to, że mafia, 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 mafia. I to był nasz były ambasador w Rosji? No fajnie. I teraz konflikt o wartości materialne, który zapewne leżał u początku konfliktu pomiędzy Szojgu i Prigorzynem, jest o tyle ważny, że on nie jest konfliktem o wartości materialne. Ponieważ religią panującą w Rosji jest wiara w kult pieniądza, wiara w mamonę, w związku z tym walka o pieniądze jest walką o wartości symboliczne. I niewykluczone, że tę walkę... Ja wiem, że tam to jest taka szerokość geograficzna, że tam każdy koniecznie chce mieć kibel ze złota, ale z drugiej strony nie byłoby Aleksandra Dugi na euroazjatyzmu bez potrzeby jakoś trzymania ideologicznie Rosji oddzielonej od Zachodu, także Rosja stanowi jakby odrębną jakość i Putin w to wierzy, oni wszyscy w to wierzą i to widać. I dlatego oni są tacy antyzachodni, tacy antyukraińscy i tak dalej. Więc to nie jest tylko to. To fajnie tak powiedzieć, że nasi wrogowie w nic nie wierzą, bo tylko ich liczą na kasę, ale czy to jest prawda? To niedługo będzie, że pewnie aziści też wierzyli tylko w dolary, w Reichsmarki, tak? No nie. Właśnie Prigorzyn wygrywa w konflikcie z Szojgu. A Putin, który, tak jak twierdziłem wcześniej, do tej pory był raczej moderatorem działania tych grup. Szojgu bezpiecznie trwa przy Putinie, jest jego ministrem spraw zagranicznych, a Prigorzyn musi korzystać z ochrony Łukaszenki. Po mojemu to nie jest wygrana Prigorzyna z Szojgu, jeżeli w ogóle rzeczywiście jest taki konflikt akurat na linii tych dwóch. Pokazał, że nim nie jest. I wszystkie takie elementy tych wielu godzin nocy i dnia, długie jego milczenie, potem przemówienie, zapewne nagrane, niepuszczone na żywo, wyjazd z Moskwy, to jest bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele Rosjan, którzy mieszkają we Włoszech, w Szwajcarii i w Anglii. I to oni sobie po Alpach jeżdżą głównie. Plus kilku takich cwaniaczków rzeczywiście rządowych. Pamiętajmy, że Rosja to ogromny kraj, więc turystów jest wszędzie pełno, mimo że jak kiedyś obliczał Marcin Strzyżewski, tylko 6% Rosjan rzeczywiście podróżuje po Europie i gdzieś w Europie była, no to Rosjan jest na tyle dużo, że wszędzie pełno jest turystów rosyjskich. No i można też ich pomylić z turystami z innych krajów, gdzie język rosyjski jest istotny, nawet z Ukraińcami. Wszystko, aby uzmysłowiło mieszkańcom Rosji, że on, no, może nie tyle nie rządzi,
ale jest słaby i nie odgrywa tej roli, o której oni byli przekonani, że on ją odgrywa. W całej tej... Zaraz. Tutaj jest o słabym przemówieniu Putina. Gdzie to jest? O tu. Słuchajcie, Putin być może w ramach tego godzenia przez Łukaszenkę tych stronnictw, Putin musi dać jakiś sygnał, że jest gotów do rozmów nawet o pokoju i tak dalej. To jeszcze nie znaczy, że jest słabe czy niesłabe, po prostu jest polityczne przemówienie i tyle. Są takie bardzo łatwe wnioski. Nie wiem czemu tak. Machinie informacyjnej Łukaszenka wizerunkowo w jakiś sposób zyskuje. Pytanie, czy wobec buntu zaprzyjaźnionych jak Prigozhin... Nie, oni myślą, że Zachód chce zniszczyć Rosję. Oni naprawdę to wierzą. Oczywiście są wyjątki i oni się wstydzą za obecną Rosję, ale oni w to rzeczywiście wierzą. Spokojnie tutaj przebieg. Ciekawe. Prigozhin, ludzi, człowiek, który ewentualnie, jak też się informuje, miałby być dozbrajany nuklearnie, byłby wiarygodny i można byłoby na nim polegać. Ale mnie interesuje jeszcze jedna rzecz, bo zaskoczenie, cokolwiek się wydarzyło, to zaskoczenie jest, także zwłaszcza w samej Rosji. Czy to wynika z tego, że Prigozhin był tak silny, czy Putin tak słaby? Nie, Prigozhin oczywiście urósł na wojnie, to nie ulega wątpliwości, natomiast to nie jest samodzielna figura. W Rosji stało się coś jeszcze. Otóż po tym przemówieniu Putina, bardzo emocjonalnym, on tam był wyraźnie podenerwowany, ludzie jemu bliscy zaczęli wydawać oświadczenia popierające to jednoczenie się narodu wokół Putina, wokół głównodowodzącego. I takie oświadczenia wydał, nie wiem, Wołodin, szef Dumy, czy pani Matwijenko, szefowa Rady Federacji, ale nie wszyscy wydali. Teraz warto zwrócić uwagę, kto takich oświadczeń nie sformułował, bo to między innymi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Patruszew, o którym się mówi, że może być takim ojcem chrzestnym nowego układu, że Diumin... To, że w kraju, w którym można bardzo naprawdę surowo zapłacić za słowa, ktoś czegoś nie powiedział, to jest raczej słaby dowód. Za autora planu aneksji Krymu, całej tej operacji wojennej, która się zakończyła takim sukcesem. Jeśli on by stanął, takie są spekulacje, na czele rosyjskiego Ministerstwa Obrony, to zmienia się układ sił. Ale to nie tylko Patruszew nie wydał tego oświadczenia. Nie wydał premier Rosji Miszustin. Nie wydał choćby szef Rozgwardii, który wcześniej też miał kontakty właśnie z Diuminem. Tam tworzy się jakiś dzisiaj nieokreślony nowy układ, zbudowany jednak z przedstawicieli resortów siłowych, którzy chyba, takie są spekulacje, tego nie wiemy, bo rzeczywiście trzeba poczekać na te informacje, ale wojna jest takim katalizatorem zmian i moim zdaniem te zmiany już się zaczęły. To, że jeżeli Putinowi zabraknie szabel, jak to się mówi, jeżeli to jest w ogóle możliwe, to jeszcze nie znaczy, że kończy się era Putina, bo można ją kontynuować bez Putina. Więc to, że tam się coś przesunie, to jeszcze nie znaczy, że dojdzie do końca ery. To też są dwie różne rzeczy. Należy odróżnić erę Putina od samego Putina też. Putin jest znacząco osłabiony. On nie zostanie obalony z dnia na dzień, ale proces już został uruchomiony. A jak to się przełoży na Ukrainę? Prezydent Zełenski mówi, że świat zobaczył, że przywódca Rosji niczego nie kontroluje. No tak niczego nie kontroluje, że Łukaszenka, czyli szef mimo wszystko odrębnego kraju, musi chronić Prigozhina i się za nim stawiać. No to kurde, jakiej oni rzeczywistości żyją ci ludzie, naprawdę? Prigozhina, który wcale nie użył wielkich sił, bo się ocenia, że to był gdzieś około batalionu żołnierzy on uruchomił. Wszyscy się przyglądali, kto zacznie zwyciężać. Ta cała wielka machina służb specjalnych, Bortnikow, szef FSB, też nie wydał tego oświadczenia, oni stali z boku. Oni patrzyli, w którą stronę może się wahnąć sytuacja. Tak, ale wracając... Równie dobrze mogli patrzeć, co Putin postanowi zrobić z Prigozhinem. I żeby nie było później, że Putin będzie miał pretensje, że na przykład albo byli zbyt gorliwi, że należy usmażyć Prigozhina na grillu, albo że byli za mało gorliwi.
Także to są oczywiście oświadczenia, o których on mówi, że wszyscy Rosjanie powinni się nawzajem wspierać. Musimy też pamiętać, że minęło tylko, to była kwestia kilku godzin, więc może nie wszyscy musieli albo zdążyli, albo nie od wszystkich oczekiwano takich oświadczeń w takim czasie. Więc tu jest dużo, dużo takich nadinterpretacji, które Budzisz jak zwykle udaje, że wie więcej niż wie. W demencji groził prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wyprodukował komunikat mniej więcej brzmiący w ten sposób, że dzieją się, patrzcie co się dzieje, broń, arsenały jądrowe, w czyje ręce się mogą dostać. Czyli zwrócił się do dziadka Joe, tłumacząc z Miedwiediowskiego na polski, tak? Zwrócił się do dziadka Joe, ratujcie nas, bo wobec świata, świat może stanąć przed wielkim zagrożeniem, jeśli Prigozhin przejmie broń jądrową. I to pokazuje taką oto rzecz, którą wydaje mi się, że elity rosyjskie... To no, bliżej by miał do Murmańska po broń jądrową. Doskonale rozumieją. Jedynym gwarantem... Na, jak to się tam nazywa, na ten półwysep, który jest obok Finlandii, nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa. Stabilności politycznej w Rosji, jedynym gwarantem utrzymania Putina przy władzy są Stany Zjednoczone. I z tego wynika bardzo ważny wniosek dla polityki Zachodu, który wydaje mi się, że w tej sytuacji powinien odejść od takich postulatów taktycznych pod adresem Rosji, którzy na przykład by się wycofali na linię z 23 lutego, tylko przejść do działań o charakterze strategicznym w stosunku do Rosji, której należy już stawiać właśnie wyższe warunki niż to czyniono do tej pory. Wątek jest bardzo ciekawy. Czy walizka nuklearna w rękach Putina, Prigozhina czy innego Kadyrowa, jak to można porównać? Ale jednak, czy na całej tej sytuacji może zyskać coś Ukraina? Czy to dla niej szansa? Wydaje mi się, że Ukraina może zyskać, dlatego że to, co się dzieje, te procesy nie poprawiają morale rosyjskiego wojska walczącego na froncie. Raczej będziemy mieli do czynienia, chociaż skala tego zjawiska jest dzisiaj trudna do oszacowania, no z pogarszaniem się morale rosyjskich sił zbrojnych. To również jakieś elementy rozgrywki politycznej w samej Rosji odwracają uwagę kierownictwa politycznego czy elit politycznych tego państwa od sprawy prowadzenia wojny na rzecz walki o władzę. Ale to wcale nie musi uruchamiać scenariusza pozytywnego dla Ukrainy. Bo jeżeli sytuacja w Rosji będzie się szybko destabilizowała, to część, a może całość elit rosyjskich dojdzie do wniosku, że tę wojnę trzeba szybko zakończyć. A zakończenie szybkiej wojny nie jest możliwe przy użyciu środków konwencjonalnych i wtedy zaczynamy rozmawiać o scenariuszach eskalacyjnych przy użyciu środków jądrowych. To jest bardzo niebezpieczny scenariusz. I mamy straszenie bombą atomową. Przynajmniej raz musi Budzisz postraszyć bombą atomową. Rosja byłaby pariasem już nawet nie dla Zachodu, tylko dla całego świata. Nie byłoby już żadnych Chin, które bronią trochę Rosji. Nie byłoby żadnej Brazylii, która nie broni w sumie Rosji, ale tak troszkę stara się rozumieć, mówić o pokoju. Wszyscy by mieli Rosję w tyłku, gdyby to zrobili. Wszystkie kraje, z wyjątkiem Korei Północnej, które mają broń atomową, powiedzieli Rosji, żeby jej nie używała. O tym oczywiście wam Budzisz nie powie, nie? Bo to jest, wiecie, no jak tu wyłączyć broń atomową, to kto będzie oglądał ten strategy and torture, nie? Przecież musi być broń atomowa w użyciu, bo nie będziemy mieli czym straszyć naszych głupich widzów albo przestraszonych widzów. Myśli sobie Budzisz, więc powiem, że tutaj jest to ryzyko, że Rosjanie będą chcieli szybciej zakończyć wojnę z Ukrainą. A jak oni chcą zniszczyć bombą atomową milionową armię ukraińską? Bo to jest prawda, że nie można, jak są milionowe armie, to już nie ma takich szybkich przejść, jak było, kiedy armie były 200-tysięczne na początku. To faktycznie milionowej armii nie przesunie jak domek z kart w jeden dzień. Ani jedna drugiej, ani tamta druga tą pierwszą. To się nie da zrobić. Natomiast faktycznie można użyć tylko atomową, ale
Rosja wtedy już naprawdę z nikim nie pogada. Na razie ona ma tą sytuację takiego podstawowego, jakiegoś mini komfortu, że są w ogóle kraje zainteresowane w godzenie Rosji z resztą świata. A potem co? Jak Rosja użyje broni atomowej, to będzie koniec. To oni będą rzeczywiście pariasami całego świata. Dlatego moim zdaniem Waszyngton bardzo powściągliwie reagował na to, co się w Rosji działo w ciągu ostatnich 48 godzin. Bo w przeciwieństwie do polskich youtuberów, Waszyngton rozumie, że Prigożyn nie miał specjalnych szans i tutaj ta ruchawka wewnątrz Rosji niekoniecznie musi cokolwiek oznaczać. Sami Rosjanie, panie profesorze, już nie ma argumentu Putina, że ta cała sytuacja, operacja specjalna nie stanowi zagrożenia dla Rosjan? Nie, arsenał rosyjski nuklearny jest działający, na pewno w większości. Natomiast tutaj nie łudźmy się, że nie. Natomiast właśnie dlatego Rosja ma powiedziane, że nie wolno jej użyć takiej broni. Ona to powiedziane zarówno od krajów, które są jej wrogie, jak i od krajów, które są obojętne, jak Indie, chociaż Indie się teraz zbliżyły trochę z USA, więc trudno powiedzieć, albo jak i od krajów, które wspierają Rosję, jak to robią Chiny. I no, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo Chiny wspierają Pakistan, a Rosja wspiera Indie, ale teraz nie wiadomo, jak to tam do końca jest, no ale na pewno Chiny są krajem sprzyjającym Rosji, a mimo to też ostrzegali Rosjan, żeby nie użyli tego. I sami zaproponowali, że formułą początkującą tą będzie założenie, że nie używamy broni masowego rażenia, w tym atomowej zwłaszcza, i to będzie fundament propozycji pokojowych chińskich między Rosją a Ukrainą i wspierającym Ukrainę Zachodem. A Hiszpanie jeszcze mówili, żeby same groźby użycia broni atomowej zlikwidować jako warunek wstępny. Także nie ma tutaj pola w ogóle do użycia broni atomowej. Jeżeli to zrobią, to będzie, jak to się mówi, point of no return. To będzie kompletna utrata wiarygodności, resztek wiarygodności w Rosji, w jakikolwiek, nawet u tych państw, które prawa człowieka mają w D. No trudno powiedzieć. No, generalnie rzecz biorąc, społeczeństwo rosyjskie śpi. Nie wiem, czy to widowisko, które oni oglądali, ich obudzi, czy potraktują to jako... No trwało kilka godzin. Niezadowolony Wataszka, niezadowolony... Nawet nie Wataszka, niezadowolony najemnik. Moim zdaniem tutaj panowie bardzo mocno uznają sprawę za dużo bardziej dramatyczną niż była. No, kolejne ciekawe i zabawne widowisko. Na to nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale rzeczywiście jest wiele takich opinii, że Rosjanie sobie uświadomili, oglądając tam te czołgi na ulicach Rostowa, czy oglądając, sił w samej Moskwie. Oglądając eksplozję jakiejś bazy paliwowej w Woronerzu i tak dalej, że wojna przyszła. I takie komentarze, że mówili nam, że wojny nie ma, a proszę o to, wojna jest, no w tym sensie, że jeżdżą czołgi, biegają żołnierze i tak dalej. To być może. Ja tu mam pewne wątpliwości co do tego scenariusza. W Rosji nikt nikomu nie mówi, że wojny nie ma. Mówi się, że jest specoperacja przeciwko Zełenskiemu i innym azistom. Tak się mówi w Rosji. Nikt nie mówi Rosjanom, że wojny nie ma. Że wojny nie ma, to mówiono rok temu. Nie, nawet nie. Że wojny nie ma, to Rosjanie tak naprawdę mówili w 2013 roku. W 2014 roku. Wtedy mówili Rosjanom, że wojny żadnej nie ma. A teraz mówili, że jest specoperacja, która wymaga użycia środków wojskowych. No więc mówiono, że jest wojna, tylko nie chciano użyć tego słowa wojna. Także to też jest nieprawda. Scenariusza eskalacyjnego. Znaczy nie wiem, jaka eskalacja mogłaby być w porównaniu z tą, która już następuje. Znaczy wysadzenie tam elektrowni wodnej pod Kachowką, w Nowej Kachowce, w swoich skutkach no jest porównywalne do użycia, powiedzmy, jakichś niewielkich ładunków
jądrowych w skali zniszczeń. To nie jest tak, że Rosjan polityka nie interesuje. Rosjanie nie mają takiego wachlarza opcji politycznych, jak my mamy na przykład w Polsce, więc o właśnie, najlepsza odpowiedź. Jakby była tam demokracja, to by się zainteresowali, dokładnie. I to prawdziwa najlepiej demokracja liberalna, a nie taka demokracja autorytarna jak w Turcji. Skali skażenia, potencjalnych konsekwencji epidemiologicznych i tak dalej. Choćby ten argument potwierdza, że może mieć miejsce kolejna faza eskalacyjna, bo już pewna bariera została przekroczona. Będziemy to z uwagą obserwować i na pewno o tym informować. Już pewna bariera została przekroczona, czyli krótko mówiąc, bójcie się, bo się dzieje. Czyli się nic nie zdarzyło, pokłócił się najemnik z prezydentem, prezydent się trochę zdenerwował, najemnik się trochę zdenerwował i wyciągane są bardzo daleko idące wnioski. Bardzo daleko idące wnioski. To jest niesamowite, że nudzisz, straszę, a jednocześnie jest nudny. No, to jest niesamowite. Putin używa zawsze możliwe rozmytych stwierdzeń o bardzo dużym ciężarze gatunkowym. Tak. To prawda. I on mówi, że nieprędko, to znaczy kiedy. To też jest takie, to po co w ogóle to mówić, tak? Ja nie wiem kiedy, tak bym mógł powiedzieć. Skoro nic się nie zdarzyło, to skąd to tąpnięcie na rublu? No bo słuchajcie, ekonomia nie jest nauką ścisłą. I to wam każdy powie, kto się w tym interesuje, to się tym interesuje tak naprawdę. Na przykład Rafał Zaorski wam powie, że wszystko się opiera na zaufaniu, wszystko się opiera na tym, czy ludzie uważają, że inwestować można, czy nie. No i tyle, więc tutaj są czynniki subiektywne, wchodzą do ekonomii, a nie obiektywne. Zobaczcie, są, że nieustannie myli się w ekonomii czynniki subiektywne, jak i obiektywne. Tąpnięcie waluty nie jest czynnikiem obiektywnym, bo zawsze, ponieważ może wynikać z braku zaufania inwestorów. Natomiast, no i tego, że jest w ogóle wojna, więc tąpnięcie i tak jest możliwe. Natomiast na przykład inflacja jest czynnikiem bardziej obiektywnym, o ile nie jest krótkotrwała. Więc w ekonomii trochę ludzie każą mówić to, co chcą, tak? To jest ten problem. Tak. Oni już tak. Ogólniki, dobieranie wypowiedzi do wydarzeń. Dokładnie tak robią. A dzięki panom komentować. Za dziś dziękuję. Goście wiadomo. Oni niczego nie skomentowali. Oni mają swoje własne układanki w głowie. Budzisz przyszedł, że są zmiany, oglądajcie Strategy and Torture. A tamten, że się kończy epoka Putina, która się nigdy nawet nie zaczęła. Gdzie tutaj w ogóle jest jakieś realne odniesienie się do tego, co tam się dzieje? Gdzie jest w ogóle zastanowienie się, jaka jest dokładnie relacja, dlaczego Prigożyn właściwie jest na Białorusi tak naprawdę? Jaka jest relacja, która łączy Prigożyna z Łukaszenką? Dlaczego to Łukaszenka właśnie udzielił mu gościny? Czy tu nie chodzi o to, że Łukaszenka jest głową jednak mimo wszystko odrębnego państwa? I czy oni razem będą współpracować? Czy to są ciekawe rzeczy, a nie to, co oni tu mówią, że wymienia się kilku ludków w samej Moskwie, którzy nie powiedzieli czegoś. To nie jest dowód, jak ktoś czegoś nie powie. Lepiej jest analizować, jak ktoś coś powie. To jest znacznie lepszy pomysł. A ja pamiętam, jak właśnie mówił Prigożyn, to mówił o tym, że on ten, zanim pojedzie do Moskwy wyrównać rachunki z Putinem, to on zabezpieczy ten front. Więc było wszystko robione tak, żeby Rosjanie wierzyli, że trzyma się wspólny front przeciwko Ukrainie, mimo tych kłótni wewnętrznych. Więc nie było takiego momentu, w którym Rosjanie by dostali sygnał, że wojna jest przegrywana, czy coś w tym stylu. Więc raczej będą trzymać tą wojnę, niestety. Może będą próbowali ją rzeczywiście zamrozić, jak mówili inni eksperci niż ci dwaj tutaj. No i tyle, zobaczymy.
Ono było i nie było. Jak Bartosiak, ja mam takie wrażenie, że oni Budzisza bardziej trawią niż Bartosiaka, bo Bartosiak z góry mówił do ministra Błaszczaka i za jakieś śmiechu warte debaty go chciał zapraszać i myślę, że tam jest jakiś uraz w rządzie od tego czasu, ale to są moje zgadywanki. Także tak to wygląda. Moim zdaniem oni przyszli tam z tym, co i tak zawsze by przyszli z tym. Kompletnie nie odnieśli się tak naprawdę do tej sytuacji. Budzisz jak zwykle straszył, żeby Strategy and Future było oglądane, natomiast tamten nawet nie może się, ambasador nie wie nawet, czy epoka Putina i epoka Jelcyna to była kontynuacja i czy epoka Putina się kiedykolwiek zaczęła. Krótko mówiąc, ambasador jest przekonany, że władza Putina zawsze była słaba i oparta była na bierności Rosjan. Jeżeli władza Putina byłaby taka słaba, to Putin nie byłby w stanie rozgrywać tych wszystkich ludzi jak Chodorkowski na przykład i innych bardzo bogatych, zasobnych, potężnych, ustosunkowanych ludzi. To by nie było tak, że jedyni, którzy głośno krytykują Putina, znajdowaliby się i znajdują się w Londynie i Szwajcarii i tak dalej. To by tak nie było, jakby jego władza była słaba. Więc jest dowód ze skomplikowania świata, jak to się mówi, czy jakoś tak, że inne elementy rzeczywistości nam mówią, że władza Putina w Rosji nie jest słaba. Możliwe, że teraz się trochę zachwiała, ale moim zdaniem o wiele za daleko są te wszystkie wnioski, jakie oni tu mówią, byleby tylko podkręcić emocje i to jest troszkę smutne. Wnioski z wojny na Ukrainie, jakie robi Strategy and Future, to główny wniosek jest taki, że mamy wojnę na Ukrainie, a nie na Tajwanie, gdzie Bartosiak postulował, żeby wojna była na Tajwanie, znaczy postulował, odgadywał, że niby będzie, no i jakoś chyba jednak nie. No właśnie, Putin wywalił lub zabił tych, co mu zagrażali. Tak człowiek, który ma słabe oparcie, nie byłby w stanie tego zrobić po prostu. Także tak to wygląda. A więc Nudzisz kompletnie olewa to, że wszystkie siły na całym świecie, nawet te prorosyjskie, jak Chiny, zabraniają de facto Rosji użyć broni atomowej i kompletnie to ignoruje. Czyli dla niego bardziej przekonujący jest Putin, który nadal tym straszy, chociaż w zawoalowany sposób, niż rzeczywistość po prostu, że wszystkie inne kraje to Rosji bardzo silnie odradzają, wszystkie inne atomowe kraje. Zresztą zawsze tak kraje atomowe tak reagują, żeby odradzać, więc to nie jest nic nowego, to nie jest nic nadzwyczajnego. Zawsze kraje atomowe by chciały, żeby tylko kraje atomowe pozostały krajami atomowymi i żeby atom pozostał środkiem odstraszania. Wszystkie kraje atomowe tak robią de facto, więc i to od zawsze właściwie, więc czasem broń atomowa była na chwilę podciągnięta na listę broni ofensywnej, ale zazwyczaj nie. I tak to u niektórych tylko krajów. Więc tutaj mamy po prostu straszenie dla straszenia ze strony Budzisza i kompletny brak uporządkowania myśli u pana ambasadora, gdzie mamy epokę Jelcyna, która jest kontynuowana za pomocą epoki Putina. Epoka Putina była, chociaż i się opierała na zasadzie, że Putin jest menadżerem przemocy, a teraz już nie jest, ale Putina epoka nigdy się nie zaczęła. To się zdecyduj, panie ambasadorze, bo to logikę po prostu pan tutaj niszczysz. Natomiast to jest jakiś chyba pisowski minister, kiepścizna jakaś, który de facto nigdy z Rosjanami nie rozmawiał, tylko byli wypięci dupskiem na nich. Ja nie mówię, że niepotrzebnie, tylko że on tak naprawdę nic nie robił. Ostatnio ambasada polska w Rosji nie robi nic z Rosjanami, nie rozmawia z Rosjanami, więc skąd on tak właściwie jest izolowana, tak? Nie ma żadnych imprez, rozmów za bardzo, więc skąd on niby taki mądry? Więc właśnie ten brak konsekwencji w tej epoce, podejściu do epoki Jelcyna, epoki Putina i teraz, że epoka Putina się nigdy nie zaczęła, ale no to pokazuje, że prawdopodobnie on jest izolowany totalnie był w tej Rosji. No ale a Budzisz, no to handlarz strachem, no wiadomo.
Dlaczego nic nie mówisz o tym, że Tusk importował ropę z Niemiec, omijając polskie firmy? Ja chcę przypomnieć, że wbrew temu, co robi film Reset, Rosja przed 2013 i 2014 rokiem nie była tym potworem, jakie znamy teraz. Przemoc stosowana przez Rosję była bardziej wybiórcza i tajemnicza, jeśli chodzi o Gruzję czy Czeczenię, i to należy przede wszystkim pamiętać. Więc gdyby Tusk dzisiaj chciał budować z Rosją tą rurę, to by to był skandal, ale wtedy to nie był skandal. Myślę, że trochę pewnie pojedzie, na pewno tych bliskich. Tusk prawdopodobnie obejrzał jakiegoś właśnie kogoś w typie Zychowicza albo kogoś takiego i postanowił to wykorzystać w kampanii wyborczej przeciwko Kaczyńskiemu. Kompletny misfire, ale żeby oddać sprawiedliwość, wcześniej gadał z sensem i punktował wady PiSu celnie i te prawdziwe wady punktował, a nie wymyślał, a tutaj niestety raz. Dlatego skrytykowałem Tuska, mimo że jestem zwolennikiem głosowania na niego. Bo to był zły pomysł. No nic, także... A to swoją drogą. W państwie nieuporządkowanym zawsze jakaś korupcja jest. Problem polega na tym, że zapisu jest jej o wiele więcej jest i coraz mniej się patrzy, już dosłownie wszystkich pociotków się wciąga, jest gorzej rzeczywiście. Znowu ryzykujesz, Sonas poznawczy fikcyjnymi stawkami pod tytułem Ekonomia nie jest nauką ścisłą, bo ci ego nie pozwala powiedzieć nie wiem. Ale to ja nie uważam, że ekonomia jest nauką ścisłą. Zresztą nie uważam, żeby z tego, co mówił Rafał Zaorski, na przykład, też nie uważa, żeby ekonomia była nauką ścisłą. Jest to... Ekonomia bazuje na realnym zainteresowaniu ludzi, a to jest subiektywne, w co inwestują, w co się inwestować boją i bardziej się, jak mówił Rafał Zaorski znowu, bardziej się liczy to, co ludzie myślą o sytuacji w ekonomii, niż jaka ta sytuacja rzeczywiście jest. No więc to nie jest nauka ścisła, nie? Ona sama z siebie nic nie robi, jest ta psychologia człowieka po drodze. I ja w tym sensie mówiłem, że to nie jest nauka ścisła, ekonomia jest nauką bardziej społeczną. No dobrze, to tyle. Także jeszcze raz powtarzam, po mojemu profesor i eksambasador w ogóle nie wiedział, o czym będzie mówił, a Budzisz, czyli nudna wersja Bartosiaka, stwierdził, że trochę postraszy jako ten niby pseudoekspert od Rosji. I wymienił kilku ważnych Rosjan, żeby troszkę tam, że będzie jednak ta walka o władzę, więc de facto powiedział, że będzie wojna domowa, nie używając tego słowa, a nic na to nie wskazywało. I no ale to lepiej się sprzedaje wojna domowa niż pucz niezadowolonego Prigożyny, który się potem przytulił do spódnicy Łukaszenki. To się na pewno lepiej sprzedaje. Wojna domowa oczywiście.